Rozmowa dnia. W naszym studiu gość. Dominik Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Myśli pan, że 11 stycznia, jak posłowie wrócą na salę plenarną, okupacja mównicy będzie jeszcze trwała? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ta obstrukcja zakończy się przed 11. Mam nadzieję, że opozycja w końcu zabierze się do pracy, a nie będzie kontrolować tą obstrukcję i liczę na to, że ta refleksja nadejdzie. Ja miałem okazję słuchać poprzedniego gościa, Grzegorza Schetyny, który mówił o tym, że liczy na refleksję. Ja też liczę na tą refleksję, bo taka sytuacja jest niedopuszczalna. Jest szkodliwa dla Polski, szkodliwa dla parlamentaryzmu i szkodliwa dla wizerunku naszej ojczyzny na świecie. To Leszkiem Millerem pan w tej chwili mówi. Leszek Miller dzisiaj w TVP Info mówił o tym, że okupowanie, kontynuację sporu w tej formule jest drogą do dewastacji państwa polskiego. Ale oczywiście tak, dlatego że to, co robiła samoobrona, to było blokowanie mównicy i przez jakiś czas krótki to trwało, a to, co robi Nowoczesna z Platformą, to już jest okupacja i zajmowanie miejsca marszałka, drugiej osoby w państwie. Nie dopuszcza się do prowadzenia obrad i mało mówi się o tym, że gdyby ta blokada i ta okupacja była skuteczna, to byłoby to duże zagrożenie dla finansów państwa, dla finansów każdego z Polaków i każdy z nas mógłby stracić naprawdę duże pieniądze, co skutkowałoby problemami, jeżeli chodzi o budżet. Dlatego doszło do tej blokady, ustawa dezubekizacyjna i budżet, który gdyby był zablokowany, skutkowałby rozwiązaniem parlamentu. Ale jeśli chodzi o budżet, to właśnie Grzegorz Schetyna dzisiaj przypominał, a politycy Nowoczesnej również w Sygnałach Dnia o tym mówili, że to jest taka ustawa, co do której nie może być żadnych wątpliwości, że została prawidłowo przyjęta, więc właśnie pozostawanie przy obecnej sytuacji, tych wątpliwościach, czy było kworum, nie było, nieujawnione nagrania, stawia pod znakiem zapytania to, czy ale nie budżet jest przyjęty, czy nie. Nie zastanawiał się nad tym, kiedy blokowali mównicę i miejsca marszałka. Nie zastanawiali się nad tym, jakie skutki będzie miało to niszczenie parlamentaryzmu, próba przerwania obrad. Proszę zauważyć, że Nowoczesna i Platforma w żaden sposób merytoryczny w Sejmie nie zaistniał ponad 150 wniosków o przerwę. I tak naprawdę to jest główna praca Platformy i Nowoczesnej, a nie ma tutaj merytorycznej rozmowy. Jedyne rozwiązania, jakie oni proponują i reprezentują, to są rozwiązania siłowe. Ale SMS-a albo e-maila o treści zapraszamy na posiedzenie Sejmu do sali kolumnowej. Dostali jeszcze wszyscy. Pan nie dostał, czy już? Wszyscy. Już? Wszyscy dostali to zaproszenie. Nie, ale ja mówię teraz o tym, co będzie się działo 11 stycznia. Nie, jeszcze nie ma takiego zaproszenia. Zawsze jest wysyłane dosyć krótko przed rozpoczęciem obrad. Później są wysyłane przypomnienia, tak zresztą było na ostatnim posiedzeniu. Wszyscy takie zaproszenia jak zawsze dostali. Co więcej, część z posłów opozycji skorzystała. Mieliśmy obecnych posła Nitrasa, posłankę Muchę, którzy składali wnioski formalne, de facto brali udział w obradach Sejmu na sali kolumnowej. Adam Lipiński, wiceprezes PiS, dziś w Super Ekspresie sugeruje, żeby albo przełożyć posiedzenie Sejmu, albo żeby Straż Marszałkowska usunęła siłą protestujących posłów. No jest dużo rozwiązań. Na pewno taka sytuacja nie może trwać wiecznie. No nie może być tak, że polski parlament będzie blokowany, okupowany, że będziemy tolerować łamanie prawa, dlatego że niedopuszczanie konstytucyjnych organów państwa do realizacji swoich zadań jest przestępstwem. I tutaj nie mamy już do czynienia tylko i wyłącznie z psuciem parlamentaryzmu, ale z przestępstwem, na które przyzwolenia być nie może. Jak mówię, ja cały czas, my wszyscy liczymy na to, że opozycja przyjrzy się sobie, zastanowi się, ta refleksja po tych śpiewach, po tym pokazywaniu pasztetu jako wigilijna potrawa, no po tych wszystkich groteskowych zachowaniach jednak nadejdzie i po tej refleksji no, w końcu przyjmą ten wybór Polaków z października 2015, bo cała ta sytuacja jest wynikiem tego, że nie są w stanie pogodzić się z utratą władzy, z wyborem Polaków. To jest jedyny powód. No Ryszard Petru poleciał z posłanką Nowoczesnej Joanną Schmidt szukać refleksji na Maderze. No ja nie chciałbym tego komentować, to są rodzinne sprawy Ryszarda Petru. Myślę, że on musi sobie to sam wyjaśnić w zaciszu domowym. Chociaż z drugiej strony no, posłanka Lubnauer mówiła, że to był wyjazd służbowy, więc ja liczę na to, że Ryszard Petru, kiedy już wróci, tak samo jak wszyscy posłowie, złoży sprawozdanie z wyjazdu, rozliczy z pieniędzy sejmowych ten wyjazd i w sprawozdaniu każdy z nas musi napisać, gdzie był, z kim się spotykał, czy zabierał głos, w jakiej sprawie. To jest typowy formularz sprawozdania z wyjazdu zagranicznego opłacanego przez Sejm.
No ale nie wiemy, czy ten wyjazd został przez Sejmu opłacony. Znaczy, no, z tego co wiemy, Nowoczesna ma potężne problemy finansowe. Nie wiem, czy ich stać teraz na wyjazdy na Maderę o 14 31 grudnia w Sylwestra. Się domyślam, że to raczej Sejm będzie opłacał takie wyjazdy, chociaż nie powinien. No zobaczymy, co będzie w sprawozdaniu z tego wyjazdu. A wracając do Sejmu, to nie jest jednak tak, że marszałek Kuchciński nie dorósł do roli. W wypadku tego typu kryzysów no, trzeba umieć reagować szybko i zdecydowanie, ale czy wyjście z sali to akurat był najlepszy pomysł? Oczywiście, że tak, dlatego że musimy spojrzeć na tę sytuację w kontekście nie tylko tej wypowiedzi posła Szczerby, ale całego dnia obrad, w jaki sposób zachowywali się poszczególni posłowie, w jaki sposób zachowywał się poseł Szczerba. Musimy też spojrzeć przez kontekst całej trwającej kadencji, całego poprzedniego roku. To nie jest tak, że marszałek zareagował nagle po jednym nieregulaminowym zachowaniu posła Szczerby. Przypomnę, poseł Szczerba jest recydywistą sejmowym, był już wcześniej karany karami finansowymi i to, w jaki sposób posłowie zachowywali się tego dnia, było absolutnym skandalem, nie do przyjęcia. No, myślę, że też obrażającym innych parlamentarzystów i wpływającym bardzo negatywnie na wizerunek Sejmu. Marszałek musiał to przerwać, dlatego że to już był, no nie waham się użyć tego słowa, cyrk. Odchodząc od Sejmu, patrząc na rok 2017, co będzie największym zagrożeniem dla Zjednoczonej Prawicy? Patrzę na taki sondaż, który wczoraj był opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tam pytano Polaków, które z przedsięwzięć rządu i koalicji uważają za potencjalnie dla siebie najbardziej korzystne i najbardziej niekorzystne. O korzystnych, gdy była mowa, wskazywano najczęściej obniżenie wieku emerytalnego. Ale tam, gdzie idzie o niekorzystne, czy takie, których się respondenci bali, 44% Polaków wskazało reformę edukacji. To jest ta przeszkoda, o którą rząd może się potknąć? Ja nie widzę żadnych zagrożeń. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie widzę żadnych zagrożeń, dlatego że to doświadczenie pierwszego roku pokazuje, że bardzo często jest tak, znaczy po pierwsze my nigdy nie budujemy swojej pracy na sondażach. Nawet jeżeli one są bardzo dobre dla nas, nigdy nie kierujemy się tym, co mówią sondaże. Myślę, że właśnie dlatego prezydent Andrzej Duda wygrał wybory, myślę, że dlatego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, bo robiliśmy swoje, realizowaliśmy obietnice, słuchaliśmy Polaków, przygotowaliśmy ofertę, która została przyjęta i doceniona. I to, co w pierwszym roku zrobiliśmy, to dotrzymaliśmy słowa przy największych projektach. Nasz najważniejszy 500+ został wprowadzony i funkcjonuje, a przecież słyszeliśmy na początku od opozycji, że to się nie uda, bo nie ma pieniędzy w budżecie. Później Platforma zmieniła zdanie, że jednak się uda, tylko że realizujemy to za słabo, trzeba dać 1000, a nie 500. Zaczęli się licytować. No, oczywiście przez 8 lat niczego nie zrobili i wieszczyli tylko i wyłącznie zagrożenia. Ja ich nie widzę. Słyszeliśmy o tym przecież, że prezydent Obama nie przyjedzie na szczyt NATO, że szczytu NATO w ogóle nie będzie, że się nie uda, że Światowe Dni Młodzieży się nie udadzą, że będzie obniżony rating. No cały czas, przez cały rok słyszymy o zagrożeniach, o tym, co się nie uda. My myślimy absolutnie pozytywnie. Budżet jest świetnie przygotowany. To, co zapowiedzieliśmy, już zostało zrealizowane, a będzie jeszcze lepiej. Ja naprawdę jestem wielkim optymistą na podstawie doświadczenia ostatniego roku. Na portal W Polityce sugeruje, że prezydent Andrzej Duda zamierza zawetować reformę edukacji. Nic na ten temat nie wiem. Reforma jest przygotowana, będzie realizowana. Nie ma tutaj żadnych planów zmian ani wycofania się. Ta reforma jest bardzo potrzebna. Widzieliśmy, w jaki sposób no, w gimnazjach, ale nie tylko, to nauczanie jest prowadzone, do jakich patologii prowadzi. Widzieliśmy w jaki sposób w wielu przypadkach chociażby jeden z elementów nauczania historii było wręcz fałszowane. No jest wiele elementów związanych z reformą edukacji, które pokazują, że ona jest bardzo potrzebna. Nie wycofujemy się z tej reformy. Fundacja PRO ogłosiła wyniki takiego internetowego plebiscytu, w którym internauci wskazywali Heroda Roku i Jarosław Kaczyński w roku 2016 otrzymał ten tytuł. Przez niedoprowadzenie do uchwalenia, znaczy przez zakończenie w sposób zadowalający Fundację PRO sporu o aborcję w polskim parlamencie. Mordowanie dzieci niepełnosprawnych w państwowych szpitalach nadal trwa i winę za to między innymi ponosi Jarosław Kaczyński, mówią obrońcy życia. Jak pan skomentuje te słowa? No ja myślę, że tutaj widać ewidentny brak świadomości politycznej, przewidywalności, jeżeli chodzi o skutki decyzji w takim, a nie innym momencie. Ja jestem katolikiem, rzymskim katolikiem i uważam, że to jest zbrodnia. Większość naszego klubu myśli podobnie. To była bardzo trudna, ale odpowiedzialna decyzja.
ufam premierowi Kaczyńskiemu i ufam jego mądrości, dlatego że jako doświadczony polityk wie, i zresztą rozmawialiśmy o tym na klubie, bo to była dyskusja, to nie była decyzja jednostronna. My mieliśmy bardzo rozbudowaną dyskusję na ten temat. Była potężna obawa, że wprowadzenie tej ustawy w tym momencie będzie skutkowało potężnym wahadłem, jak miało to miejsce w Hiszpanii lub w innych krajach. I że następny rząd tak zliberalizuje tą ustawę, że dzieci będą mordowane do 6 miesiąca. A więc musieliśmy być odpowiedzialni i uważam, że tak się stało. Trzeba być bardzo ostrożnym przy podejmowaniu tego typu decyzji. Mówił Dominik Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość Sygnałów Dnia w Radiowej 1. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, kłaniam się. 26 po 8.